Radio M 107,6 FM. Rozmowa poranka. Dziś naszym gościem jest pani Grażyna Witkowska, zastępca dyrektora Urzędu Statystycznego w Katowicach. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Trwa Narodowy Spis Powszechny. Co więcej, dzisiaj mamy taką dość niezwykłą rocznicę, więc szczypta historii na początek. 9 marca jest Dzień Statystyki Polskiej, który przypada w dniu, kiedy to w 1789 Sejm czteroletni podjął decyzję o przeprowadzeniu spisu powszechnego. To był pierwszy taki spis na terenach Rzeczypospolitej. Ale właśnie 22 czerwca tego roku ten spis wszedł w życie, został wtedy proklamowany. No to dzisiaj mamy taką rocznicę, no nieformalne święto, ale jednak ważną rocznicę. Trwa spis narodowy, który zaczął się 1 kwietnia, potrwa do końca września. Jesteśmy w takim niezwykłym momencie, bo od jutra rachmistrze wchodzą w grę i zaczną chodzić albo dzwonić po domach. Pani dyrektor, na początek pytanie, ile osób już się spisało? W naszym województwie śląskim spisało się do tej pory około 1 400 000 osób i brakuje nam jeszcze do 4,5 miliona, no jak państwo sami potrafią policzyć, dosyć sporej liczby jeszcze osób. Czyli ale jedna trzecia się spisała. Jedna trzecia, tak. Ale chciałam jeszcze wrócić do tego, co pan redaktor powiedział, do tej historii i zachęcić tych wszystkich, którzy chcieliby tą historię troszeczkę pogłębić i zgłębić na rynku w Katowicach, przy pomniku harcerzy śląskich. Mamy wystawę właśnie o historii spisów w Polsce i tam państwo możecie też pogłębić właśnie tą historię i zobaczyć, jak dawniej na ziemiach polskich wyglądały spisy. I ta historia na tej wystawie wraca właśnie do 1789? Tak, tak, właśnie tam też ten pierwszy akt jest pokazany, tak, można zobaczyć i przegląd wszystkich tych wyników spisu, tak, jak to się zmieniało w czasie, o co teraz pytamy, o co kiedyś pytaliśmy w tych spisach, to wszystko można tam właśnie zobaczyć. Pani dyrektor, to teraz do liczb wrócę z kolei. Pani mówi, prawie 1,5 miliona na 4,5 mieszkańców, liczby mieszkańców województwa już się spisało. Wiem, że jesteśmy w czołówce, ale nie na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o ten wynik w Polsce. Tak, ja bardzo ubolewam, bo na początku spisu zdecydowanie byliśmy na pierwszym miejscu. Teraz przed nami województwo mazowieckie i województwo opolskie. Nasi mieszkańcy bardzo chętnie poddali się temu obowiązkowi na samym początku spisu. Teraz troszeczkę mniej. I chciałam tutaj z tego miejsca zachęcić bardzo gorąco. Mamy końcówkę roku szkolnego. Od naszych dzieci wymagaliśmy przez cały rok tego obowiązku szkolnego. Oni go dopełnili, czego będzie dowodem świadectwo na zakończenie roku szkolnego, a my swój obowiązek spisowy spełnimy właśnie też do końca czerwca i z wolną głową już jedźmy na wakacje. Choć formalnie czas mamy do końca września oczywiście. Oczywiście mamy czas do końca września i na wakacjach również możemy się spisać, bo jest aplikacja w smartfonie, z której możemy skorzystać i tam też ten obowiązek wypełnić w takiej formie. Pani dyrektor, od jutra zaczną działać rachmistrze spisowi, czyli kto się sam nie spisał, do niego może przyjść albo zadzwonić rachmistrz. W praktyce raczej zadzwoni czy raczej przyjdzie? To będzie zależało od rachmistrza. Rachmistrze telefoniczni działają już od połowy maja w naszym województwie. Dzwonią już do państwa, natomiast sytuacja epidemiczna w kraju nie pozwalała na to, żeby ten rachmistrz w teren mógł wyjść. Od jutra, od 23 rachmistrz może wyjść w teren. Podkreślam może, tak, bo to jest też osobista decyzja rachmistrza, czy będzie na tyle czuł się bezpiecznie i bezpiecznie wobec naszych respondentów do tego, żeby wyjść. Jeżeli wyjdzie, to państwo zobaczycie go przed swoimi drzwiami, ale podkreślę, że jest to tylko i wyłącznie metoda uzupełniająca, bo nadal mamy obowiązek samospisu, czyli najpierw w pierwszej kolejności się samospisujemy. Jeżeli nie mamy takiej możliwości, to możemy zadzwonić na infolinię, a jeżeli nie możemy zadzwonić na infolinię, to wtedy dopiero uzupełniająco może do nas zapukać rachmistrz do drzwi. To zapytam jeszcze o to bezpieczeństwo, bo rzeczywiście na jednym z portali internetowych taka dyskusja między internautami, albo raczej może żale swoje wylewali niektórzy, że to jest nieodpowiedzialne wysyłanie rachmistrzów do domów i pierwsze co trzeba zrobić to nawet nie legitymację sprawdzić rachmistrza, tylko certyfikat zaszczepienia. Zresztą obu stron. Jak to będzie działać? Jest gwarancja, że nie rozniosą wirusa? No właśnie to jest jak gdyby odpowiedzialność jednej i drugiej strony. Dlatego do tej pory czekaliśmy, tak, aż sytuacja epidemiczna w kraju no, pozwoli nam wyjść w teren. Dokonujemy różnego rodzaju rozluźnienia obostrzeń, które zostały nałożone. Tak? Pojawiają się pierwsze imprezy plenerowe.
chodzimy na te imprezy plenerowe, zachowujemy się tam w sposób odpowiedzialny, zachowujemy odległość między sobą, nosimy maseczki i tak samo dokładnie będzie musiał się zachowywać nasz rachmistrz, tak? Czyli zachowanie odległości, noszenie maseczki. Ciągle tak dbamy o siebie nawzajem. Pani dyrektor, i teraz druga strona medalu bezpieczeństwa, no to pytanie o bezpieczeństwo takie, no, które przed pandemią zawsze było ważne, czyli czy nie przyjdzie oszust. Wiadomo, że rachmistrze mają mieć legitymację, nawet sobie wypisałem, co ma być na legitymacji. Ma być imię, nazwisko ze zdjęciem, numer identyfikacyjny, hologram, nazwa i logo Wojewódzkiego Biura Spisowego, podpis osoby upoważnionej do wystawienia identyfikatora i okres, na jaki został wystawiony. Tylko jak to wszystko zweryfikować, kiedy przychodzi do mnie rachmistrz? Bardzo dobrze, że pan redaktor takie pytanie zadał, bo to jest ważna informacja i ważne pytanie, jak należy zweryfikować rachmistrza. Albo zaglądając na stronę i weryfikując właśnie imię, nazwisko, które rachmistrz podał i numer legitymacji, albo dzwoniąc na infolinię na 22 279 99 99 i tam też można tego rachmistrza właśnie zweryfikować, żeby nie podawać swoich danych osobie niepowołanej, tylko jeżeli mamy wątpliwości co do tego, z kim rozmawiamy i czy to jest rzeczywiście rachmistrz, to weryfikujmy jego tożsamość. 22 279 99 99, tam z nami ktoś porozmawia? Tak jest, będzie odbiór z drugiej strony i wtedy dowiemy się, czy osoba, która nam się przedstawiła, pokazała legitymację, rzeczywiście jest tą osobą, za którą się podaje. I już takie telefony odbieracie? Przez cały czas, dlatego że, tak jak wspomniałam, dzwonili rachmistrze telefoniczni i wszystkie osoby również miały wątpliwości, czy rzeczywiście jest to osoba do tego powołana. A oprócz tego przypomnę państwu, że statystyka realizuje wszystkie pozostałe badania statystyczne, które do tej pory realizowała, a SPiS jest jak gdyby tym dodatkowym, największym raz na 10 lat badaniem i zawsze ankietera można było zweryfikować i tak do tej pory też zostało, że jeżeli pojawi się inna osoba niż rachmistrz, a będzie to ankieter statystyczny i też państwo macie wątpliwości, to też można zadzwonić i właśnie taką osobę zweryfikować. Pani dyrektor, taka informacja też pojawiła się wczoraj w mediach, że brakuje rachmistrzów do spisu, choć do spisania czekają miliony osób. Czy w skali Polski, a w skali województwa też brakuje rachmistrzów? Tak, brakuje nam rachmistrzów. Niektóre gminy powołały nabór dodatkowy dla rachmistrzów, bo niestety te osoby, które zadeklarowały chęć pracy jako rachmistrza, rezygnują. A dlaczego, proszę państwa, rezygnują? No bo jak się okazuje, nie jesteśmy tak do końca mili i sympatyczni dla tych rachmistrzów. W przeróżny sposób rachmistrzowie spotykają się z szykanami, spotykają się z wyzwiskami ze strony respondentów. I nie każda osoba, która takiej pracy się podejmuje, jest z tym wyzwaniem, umie się zmierzyć. Czyli to nawet nie względy ekonomiczne, że za mało rachmistrz zarobi? Nie, właśnie nie. Bardzo często są to właśnie takie nieprzychylne reakcje ze strony respondentów. Nie spodziewały się te osoby takich reakcji, myślały, że to będzie praca tak lekka, łatwa, przyjemna, że każdy tego rachmistrza będzie witał z otwartymi ramionami, a tutaj okazuje się, że niestety te reakcje są czasami tak skrajne, że rachmistrzowie po prostu, no powiem szczerze, czasami boją się o swoje zdrowie i życie. Od jutra rachmistrzowie będą mogli przyjść do domu. Od połowy maja, jak pani mówiła, już mogą do nas i telefonują. Co nie zmienia faktu, że ciągle możemy się sami spisać, nie czekając, znaczy nie kończy się ten okres samospisywania, o czym pani też mówiła, bo w zasadzie to jest nasz przede wszystkim obowiązek. I może być nawet nagroda. Tak jest. Samospis jest tą pierwszą obowiązkową metodą spisu. I w nagrodę za to, że dokonamy tego samospisu, czeka nas loteria, na której możemy się zarejestrować i do wygrania będą samochody, tak? A przez cały czas trwania spisu będą do wygrania bony. Ale proszę się spieszyć, bo tylko do lipca. Tylko do lipca. Ostatnie losowanie będzie w lipcu i właśnie w lipcu będzie losowanie samochodu. Nagrody głównej. Do lipca włącznie? Do lipca włącznie. 7 lipca jest ostatnie losowanie, tak. Czyli niewiele czasu zostało. No niewiele czasu zostało. Nie możemy rachmistrzowi powiedzieć, halo, proszę zadzwonić kiedy indziej, bo ja, proszę nie dzwonić więcej, bo ja się sam spiszę. Niestety, tak w ustawie zostało zapisane, że obowiązek spisowy powstaje w momencie, kiedy kontaktuje się z nami rachmistrz albo telefonicznie, albo puka do naszych drzwi. I nie mogę już tłumaczyć się, że
samo spis trwa do końca września, tylko ten obowiązek właśnie powstaje w momencie kontaktu z rachmistrzem. Czyli kto pierwszy, ten lepszy w pewnym sensie. Tak, natomiast oczywiście zawsze mogę... Bo tego zależy udział w loterii. Tak, i w loterii, i w spisie. Tak, ale zawsze oczywiście mogę umówić się z rachmistrzem na inny dogodny dla mnie termin. Bo przecież, żeby doszło coś do skutku, to muszą jak gdyby dwie strony znaleźć wspólny kompromis i czas na to. Także zawsze z rachmistrzem możemy się umówić w dowolnym terminie, natomiast nie możemy mu już odmówić, bo niestety będzie to traktowane jako odmowa, a odmowa w spisie niestety jest karą. No właśnie, jest nagroda za samo spis i jest kara za brak w ogóle udziału w spisie. Ale są też osoby, które odmawiają zdecydowanie stanowczo i mówią, karę poniosę? Tak, zdarzają się niestety takie osoby, aczkolwiek nie poddajemy się i nie jest to tylko jednokrotna próba kontaktu z taką osobą, ale jeżeli są to próby wielokrotne i ta osoba zdecydowanie i stanowczo nam odmawia, no to wtedy jest to traktowane jako odmowa i będzie tak poddane karze. Jakiej? To zadecyduje sąd. Pani dyrektor, to na koniec tylko pytanie, kiedy wyniki spisu poznamy? Pierwsze wyniki spisu na pewno będą po pół roku od zakończenia, bo tak żeśmy się umawiali z naszymi respondentami, ale to będą takie wstępne szacunki i to wtedy zawsze tylko podajemy, jaka jest ogólna liczba ludności, ta pierwsza szacunkowa w kraju. Natomiast te dokładne dane... Czyli to tak marzec, kwiecień przyszłego roku. Natomiast zawsze jest tak, że potem dopiero są te wyniki bardziej szczegółowe już na województwa, na powiaty, na gminy, to dopiero wtedy te wyniki w dłuższym okresie czasu niestety muszą być sprawdzone, zweryfikowane i skompletowane. Bardzo dziękuję. Grażyna Witkowska, zastępca dyrektora Urzędu Statystycznego w Katowicach. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu. Rozmowa poranka. Radio M 107,6 FM.